Dobra, dzisiaj taki krótki filmik na kanale, jak montujemy uchwyt do nawigacji. W tym wypadku mamy Honda CBF600 i to jest wersja PC38. Prywatny konik mojego kolegi, także zabieramy się do roboty. Dużo osób pytało tak naprawdę, czy to pasuje do PC38. No i zaraz się przekonamy. W pierwszej kolejności musimy te zaślepki ściągnąć. Następny etap. Bierzemy nasze wsporniczki. Prawy, lewy. Mogę od razu pokrótce tutaj wyjaśnić, czemu na tym pałąku, na tej rurce jest koszulka termopłuczliwa. No, wyszedłem z takiego założenia, że farba po prostu się będzie zdzierać. Nie? Będziesz używał jakichś tam montaży. Będziesz używał jakichś montaży, będziesz chciał coś przesuwać i tak dalej. No farba ma to do siebie, że się będzie zdzierać, zwłaszcza, że no wiesz, to jest stal nierdzewna. Farba co prawda strukturalna, więc ona troszeczkę jakby lepiej trzyma. Natomiast jest to dalej farba. No i nie wiem, mam wrażenie, że troszeczkę jakby koszulka termopłuczliwa, którą zastosowałem na tym pałąku, ona mimo wszystko delikatnie tłumi drgania. Pałąk do sporników przymocowujemy dwoma śrubami, bodajże M8, także też banalnie proste. Dobra, dwie śruby idą oryginalne, także możesz dać szybę. Czekaj, dobra, teraz co wkręcamy? Nakrętka i oryginalna śrubka. Tą drugą śrubkę masz, nie? Ja mam. Dobra. To najpierw wkręćmy z tej strony. Aha, dobra. Za bardzo dopierdzieliłem tutaj. Jeżeli ją przyciśniesz, dasz radę jakoś wycisnąć, to spróbujemy nakręcić. Tak się to prezentuje, wy to widzicie, ja to tutaj widzę. Możecie to widzieć. Incepcja. Incepcja jak nic. Dobra. Teraz Grzesiu wskakuje za stery. I krótka ocena. Super. Inaczej, nie? No rewelacja. Widzisz wszystko, masz w polu widzenia, nie? Patrzysz tutaj, teoretycznie byłbyś w stanie też ocenić kątem oka, jak przebiega droga, nie? W ogóle patrz, w ogóle nie trzeba... No. A jak miałeś na kierownicy? No to głowa w dół, nie? No inaczej nie obracisz. Już sam ruch głową tak naprawdę potrafił cię wytrącić z równowagi, nie? Tutaj nic nie przeszkadza, wiesz, nawet... Więc jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwość, czy pasuje do PC38, to na pewno pasuje. PC43 jest ten drugi, nie? Tak. Pasuje na bank, bo był jeden kolega, który wziął aż dwa uchwyty. Także ja sądzę, że poproszę też Grzesia gdzieś tam w dalszej przyszłości o jakąś wypowiedź na temat tego uchwytu, tego montażu. No spoko, na razie jest rewelacja, polecam. No.
A my widzimy się na następnym filmie i obiecuję, że to będzie wyjazd w góry sobie z Adamem. To co, Grzesiu, mówimy pa? No to pa.